W Rzeszowie znów zburzony został pokój. Siły nieczyste zgromadziły się nad grobem dawnego przyjaciela, który nie może spocząć w pokoju. Jakieś chamy przewróciły po prostu, widzisz? Ale otworzona skrypta. No otworzona krypta normalnie. Czy nastanie jeszcze kiedyś dzień, w którym spokojnie wszyscy zaśniemy snem ketogenicznym? Taki belek miał. Ale dół cholerny. Trawa tam rośnie? Tu miał grób. No miał tu dobre powiedziane. Ale... Coś tu się dzieje, nie tak, Piotrek? Krypta jest normalnie otworzona tu. Zwłoki na wierzchu, kości, wszystko. No nie jest spokojny. Jakiś taki... Czuję po prostu, że tu są jakieś złe moce. Tak aż mnie przeraża, jak dotykam tego grobu, to czuję takie... taki smutek, strasznie głęboki, jakąś taką udrękę. Niedobrze, Rafał. No niedobrze, co ja mam zrobić teraz? Ja tu też czuję jakieś złe moce w tym miejscu w ogóle teraz. Nie, to się ktoś spierdział chyba tylko. Nie, nie, to już nie są pierdy. To nie to jest. Pierdy poznam od razu. Co to Piotrek zrobić z tym? Bo ja nie wiem co robić, ja nigdy w takiej sytuacji nie byłem. Czy księdza, egzorcystę wzywać? To się bardzo rzadko zdarza. Tu akurat ksiądz nic już nie pomoże. Ale ja myślę, że wiesz co zrobić. I tutaj potrzeba profesjonalisty z odpowiedniej szkoły. Przyjdzie? Nie wiem, czy przyjdzie, to będziemy wiedzieć. Na razie wracajmy, Piotr, idziemy na trening. Oj, bo tu śmierdzi strasznie. No, bo będziemy stać tu jakiś... Chamy srają i tyle, co to, a co innego mamy. To jest szacunek, ta młodzież teraz, to jak? Jest, nie wiem... Taki zamiast był ładny, ale... Zamiast sobie siąść, wbić jakiś poziom w grze, level zrobić, klan założyć, podbić zamek, to nie... Ja pitole, ale taki był ładny monument z tego. I co zostało? Takie skrzydła miał duże, z drewna wyrzeźbione. Ja idę, bo mnie szlak trafi. Moi drodzy, idę na siłownię, bo po prostu chcę sobie poćwiczyć. Trzeba. Na siłownię, tak. Trzeba ćwiczyć, bo inaczej sprawności dzisiaj w dzisiejszych czasach nie utrzymacie, jak siecie na dupie tylko i w klawiaturę klepiecie. To nie jest sprawność, nie? Się potem oj, tak, o właśnie tak by pan nie ćwiczył w ogóle? W moim państwie tak by się łapało tych, co nie ćwiczą nic. Bo to jest marnowanie potencjału. No i ten, chciałem wam powiedzieć, że warto ćwiczyć, moi drodzy, bo nawet Platon ćwiczył. Platon przecież wziął udział w igrzyskach i porozwalał ich wszystkich. Nie dość, że... Miata, tam strach. Poza... O Jezu. Tak, fruwali, no jak koni tam... normalnie. Tak, fruwali. Fruwali, tak. No to ze strachu. On już w szatni ich niszczył, wiesz? Swoją elokwencją, swoim wszystkim, więc warto być kompletnym gościem, a nie tylko w jedno iść też. To tak jak na przykład w grach RPG jakiś, że niektórzy idą sobie wszystko w jedno i potem takie do dupy postacie powstają, nie? Takie właśnie. A to trzeba wszystko równomiernie. Kiedyś grałem w taką fajną grę, bo wielu z was też gra i tak się zastanawiamy, czy by z Piotrkiem po prostu nie nagrywać jakichś tam streamów czy coś. To tak pieprzysz, jak ja mówię. Ktoś tam to na komórę włączą. I właśnie grałem w taką grę, bo ja wiem dlaczego ty mi chcesz przerwać. Grałem w taką grę jak Evil Islands, bardzo fajna. Jak ktoś w Dungeon Siege grał, to wie mniej więcej na czym to polegało. I pamiętam ją z tego, że po prostu nie przeszedłem jej, bo Piotrek mi ją znudził. I tak całe życie moje wyglądało, że jak coś mi się podobało, idziemy. Jak coś mi się zaczęło podobać, a jemu nie, to po prostu mi to znudził i już tego nie robiłem. Strasznie gorąco, Piotrek, na kurtkę dzisiaj. Na kurtkę tak. No, proszę. Na przykład to nie jest sprawność fizyczna, to musicie uważać na takie rzeczy. Czekaj, coś miałem im powiedzieć już to... No, że ci życie znudziłem ogólnie. A, nie, choć życia mi nie znudziłeś, bo sobie potrafiłem znaleźć na przykład siłownię i trzymać się cały czas tego jednego, polepszać swoją sprawność. O, lody z cukrem jedzą, fe. Bo ja... Fe! Nawet nie nagram tego, nogi se nagram. Jak widzicie, zaczyna się lato, to zaczyna się też rzucanie kurtek i niestety, no, nie. Niestety pojawiają się też absolutne błędy w adaptacji, to można zauważyć. I ja się będę trochę denerwował jak to zawsze. Wiecie, że zaczynałem nagrywanie kanału właśnie gdzieś na przełomie wiosny i lata. Stąd ludzie mnie pamiętają jako takiego agresywnego, który się denerwował, gdzieś tam mówił ma błędy w adaptacji, gówno. I teraz znowu to samo ze mnie wychodzi, bo zawsze tak jest, ja jestem bardzo cykliczny w zachowaniu swoim. I jak widzę czyjeś cierpienie, które się pogłębia przez jego niewiedzę, to po prostu się denerwuje. I muszę to powiedzieć. I dzisiaj pragnę tylko też wspomnieć, że będzie trening barków. Taki fajny, lubię trening barków, nie tak jak pleców, bo plecy uwielbiam robić. Nogi też w sumie lubię.
Barki też lubię, wszystko lubię, tylko rąk nie lubię ćwiczyć w sumie. Jest nasza piękna siłownia, motory jadą też. Lubisz takie motory, Piotr, czy raczej klasyczne takie? Nie, takie nie lubię. Takie nie. Taki nie bardzo. Oczywiście Konfucjusz, mój ulubieniec od dawna bardzo się okazało. Nawet nie wiedziałem o tym, że jest moim ulubieńcem, ale kolejny cytat. Konfucjusz, człowiek szlachetny wymaga od siebie, człowiek małostkowy wymaga od innych. Moi drodzy, wracamy, coraz więcej czasu na nagrywanie, więc więcej durnowatych vlogów was czeka. I'm done with bullshit. At this point I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to. Another year alive, pushing my dreams, finding balance while I'm looking at screens. I look out for the team. Jak smarować w łapę? Tak, nie jak smarować w łapę, tylko na przykład jak jest gorący dzień i sztanga jest mokra, albo po prostu jakiś zboczeniec spłacił ją swoimi łapami, to wtedy, żeby się nie ślizgała, używamy magnezji. Tak, to... tak. Trzeba wspomnieć, że jeśli jest jakiś obcy płyn ustrojowy na sztandze na przykład, nie? To też warto właśnie sobie nasmarować swoim płynem, ale nie ustrojowym, bo to wtedy by mogło być niebezpieczne bardzo połączenie dwóch materiałów genetycznych. Z tego jeszcze nic dobrego nie wyszło. Alimenty i te sprawy. No, a jak ten, jak macie magnezję w płynie, to wtedy takie macie ręce suche. Super, i pokaż, się... podmucha jeszcze. I nic wtedy nie przychodzi. Jakie białe sukinsyny, łapy się zrobiły. To jest osłona teraz. Psychiczne te filmy teraz nagrywamy. Co nam się w te łby stało, Piotr? Nie wiem, ja tak czuję, że tak coś mi szumi cały czas w tej głowie i każe mi mówić i ściągać ciężary i dokłada. Ty dokładasz cały czas. Ty masz jeszcze łatwo, ale mi każe ściągać nie ciężary, ale majtki w publicznych miejscach. To nie mów tego nikomu. Wyciskanie żołnierskie, nie żadne OHP, bo w Polsce jesteśmy. Make my coffee, throw a beat on. Go to what I'm holding, that's just something. Nie zakładasz nic. Read on, they said it wouldn't be long. That's besides the point, I'm finally feeling like I belong. Just being me, that's the type of shit that we on. I'm sick of stressing about these numbers, man, they tire me out. Thinking I need a required amount to be happy. Stupid ass, it's like mało coś było. Taką rozgrzewkę sobie robi zawsze, tak? Lekkie to i dokładam teraz dalej, myślę, że to jest lekkie. While I'm scrolling on the internet comparing myself, it ain't right, but being aware of it helps. I gotta put my phone on D&D, having conversations, it's just me and me. List of thoughts are piling like lines are at the DMV. Everything is handled, please, one at a time. Take a break, know I'm here for the ride. Now let it slide, 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 let it slide. I've been putting out these hits, motherfucker, who you think that I am? It's Mr. Always Overcome when on the brink of a jam. I'll be damned if I don't ever have the power to thrive. No powiedz, żeby wszyscy wiedzieli. Wszyscy wiedzieli, co sobie wyobrażasz? No gołą babę sobie zawsze wyobrażasz, jak ćwiczysz, nie? Pierwotnego żbika. A żbika gołego pierwotnego. Ze sobą. Tam jak za tą babą. Aha, oboje, ona jedzie na nim, czy jak? Trochę tak, trochę tak. Gdybyście pytali, czy znam jakiegoś zboczeńca, to tak, mojego starszego brata znam. Wyobraził se. Wait until my flowers arrive, I'll pat my own back. They said it's not the way I took it head on, I ain't go back. Document the journey, check the catalog and Kodaks. Pictures worth a thousand words, wrote at least a thousand words. Multiply that shit by thousands, I've been losing count of words. If we talk about... Dobrze zbudowana męska sylwetka, czyj wzrok częściej przyciąga na siłowni? Kobiet czy mężczyzn? Nie dałeś mi skończyć nawet. Obiedziałem, o co chodzi. To jest przesrane, jakbyście zrobili sylwetkę. A to zresztą sami wiedzą pewnie, ale jak jeszcze zaczynacie przygodę z siłownią, to nie łudźcie się, że to kobiety przyciągnie. Same chłopy. Ja oczywiście omijam zręcznie te okazje do zapoznania się, ale no niestety. No niestety, po brutalna prostu, prawda, po tak? Po latach, jak już coś tam zbudowałem i tak poszedłem na siłownię elegancko, to jak wlazłem na siłownię, to zrobiłem tak. Nie opłaca się ćwiczyć dla kobiet. Nigdy, nigdy tego nie docenią. Nigdy. Nigdy. Może jesteś, Piotrek, stary. Może już masz najlepsze lata świetności za sobą. Daleko za sobą. Ale. Bardzo daleko to trzeba, bo co to leci coś, Piotrek? Ale
Jeszcze połówkę potrafisz dołożyć. To jeszcze dołożę. Nie, no to każdy mężczyzna połóweczkę może kolejną jeszcze strzelić. Tak, to nie byłby facet, jakby połóweczki nie potrafił dołożyć. I'm done with bullshit. At this point I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to another year alive. Pushing my dreams, finding balance while I'm looking at screens. I look out for the team, caretaker, never doubt the regime. I built a following off loyalty, without a machine. Make my coffee, throw a beat on. Go get what I'm owed and that shit's something we agreed on. They said it wouldn't be long, that's besides the point. I'm finally feeling like I belong. That's the type of shit that we on. Jakbyś tak, Piotrek, miał doradzić ludziom, co teraz warto w życiu robić z perspektywy lat, bo już trochę żyjesz cieszyć na tym się, świecie. Doceniać po prostu, cieszyć się życiem. Czyli chwilę. Korzystać z lat młodości, tak, tak, ja teraz korzystam. Tak, żeby ludzie korzystali. A, czyli pić alkohol i nic nie robić. Nie. No to jak, ty tak robisz przecież. A, no tak. Bardzo często ostatnio Konfucjusza cytujemy, prawda? Tak, bo i tam jest właśnie dużo abstynencji też. No i jest część takich mężczyzn, co stwierdziła, że podejmie jednak abstynencję. Tylko że niektórzy podejmują abstynencję płciową. I powiedz mi, czy warto w ten sposób żyć? To już lepsza chyba płciowa niż alkoholowa, bo to... To co ten człowiek warta bez alkoholu? No, to nic nie warta taki człowiek. Płciową, no to... No pewnie, no Konfucjusz miał niby żonę, a i popatrz, nie doszedł. Wiedziesz? Popatrz, nie doszedł. No, no to nie, to jedno i drugie, nie. A gdybyś miał się przenieść do czasów kredy, Piotrek, to kim byś wolał być? Pterodaktylem czy triceratopsem? Pterodaktylem. Czemu? Wolność tu. Trzy argumenty. Umiał latać, no. Po drugie miał długi dziób, no. A po trzecie miał na wszystko patrzył z góry. A to triceratops z dołu patrzył? No jak? Jak patrzył na pterodaktyla, to myślisz, że jak? Ale tylko na pterodaktyla. No a na resztę nie patrzył z góry. No na resztę, bo oni tak samo byli udupieni jak i on. No a jakby ten pterodaktyl na przykład miał problemy z krtanią, to też by się opłacało? Jakie problemy? Raka miał na krtani? Nie, AIDS. To nie, AIDS tak by miał. To wydaje mi się, żeby abstynencję płciową sobie zapadło, żeby nie wyzarażać innych. I tak by sobie mistycznie dożył do końca swoich dni. Albo by zaraziłby triceratopsa na koniec. No dobra, to trochę inaczej. Kim byś wolał być? Pterodaktylem bez skrzydeł, czy triceratopsem ze skrzydłami? Triceratopsem ze skrzydłami. Czyli byłby tylko o skrzydła chodzi w życiu, tak? Byłyby. Właśnie przeistoczył się w to, czym chciał zostać, czyli pterodaktylem z długim dziobem. I zaraz zademonstruję, jakby dziobał tego triceratopsa, o tak by zrobił. Właśnie to zawsze mu dodaje siłę, jak wyobrażę sobie, że jest pterodaktylem i tym razem, ale ciężkie to latanie strasznie. Motherfucker, who you think that I am? It's Mr. Always Overcome when on the brink of a jam. I'll be damned if I don't ever have the power to thrive. Chcieliby zobaczyć wreszcie. No to pięty, ja kumeksem ścierasz. Nigdy kumeksu nie użyję. Nie wiem, kto do tego używa. Jaki głupi jesteś, to jest normalne narzędzie. I co, i to jest niby normalne? W takim razie piszcie w komentarzach, czy używacie kumeksu, bo ja nie wiem. Oczywiście, że jest. Jak nigdy będzie dużo osób, że używają, to ja wygrałem. Tak. A jak nikt nie napisze, to ja przegrałem. A jak będzie dużo. A dużo jak będzie. Będzie przynajmniej 10 komentarzy o na tym, używaniu pomeksu, to tak? Sam samodzielnie będzie ścierał. Dobrze, na zaprezentujemy. Pumeksem, tak. Nikt nie ściera pięt pumeksem. Nie będę ścierał pumeksem. Nikt tego nie kupuje. A to pięt. Setki tysięcy pumeksów sprzedane codziennie na całym świecie, to znikąd. No skąd ty wiesz takie rzeczy? Poczytam statystyki o pumeksem. No, tak rób tak, jakbyś ścierał pumeksem pięty, tak wciel się w rolę, no. Ale idzie na skórek jak spada, czujesz to? Czujesz to, jakie wolne pięty teraz są tną, jedna piętka ścięta, teraz druga. No nie może być jedna dysproporcja napięcie, może bo... Może być, czasami jest jedna bardziej tak? Gładka, a to ja się nie znałem chyba na tym. O.
Piotrze, to do krwi, Piotr, przetarłeś te głupku. Ta jedna noga wiodąca, pięta, czasami jest bardziej kropowata niż ta starta? Druga. Aha. Czyli bardziej. Mówisz, że jest dysproporcja wzrokowa ciałem na skórku czasem. No jest, bo ja mam nogę wiodącą, o której zaczyna krop, to ona musi być bardziej odporna i pozostawia większą kropowatą. Sukin syny. Brzuch, wiem, że z nienawiścią się przyjmuje. No, moral z tego taki, że nie zawsze da się zrobić ćwiczenie. Ale nie można przyjść się na chce. Za tydzień i zrobić dwa razy tyle. Tak zrobimy pewnie. Tak. Korzystajcie z pogody, łapcie promienie świetlne. Kto ćwiczył, to ćwiczył. Kto ćwiczył, to ćwiczył, a kto nie ćwiczył, ten... Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki czy nawet catering zapraszam do naszego sklepu podketo.pl. Po gotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z link w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tyle.